To od czego chciałbym zacząć ten film, to gorące podziękowanie. Rok temu ten kanał subskrybowało 14 osób, dziś jest to prawie 21 tysięcy, a biorąc pod uwagę, że wymagało to 7 filmów i 2 shortów, jest to osiągnięcie niebagatelne, a to wszystko dzięki Wam. W komentarzach coraz pojawiają się głosy, że filmy są wstawiane zbyt rzadko. Że jest ich za mało, jednak publikowanie ich częściej przy zachowaniu obecnej jakości w mojej obecnej sytuacji graniczyłoby z niemożliwością. Mojej, bo chociaż często piszecie o twórcach w liczbie mnogiej, jestem tu tylko ja. Rozwijanie meritum jest dla mnie przedsięwzięciem absolutnie fascynującym, ale nie jedynym. Bo pięć razy w tygodniu odwiedzam mury Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym studiuję Historię. Oprócz tego jednak chodzę także do zwykłej pracy, gdzie wyrabiam około pół etatu. I dopiero po wykonaniu tych zajęć mogę zabrać się za przygotowanie kolejnych materiałów. Dlatego publikacje są tak rzadkie. Oczywiście mała ilość czasu jeszcze nie wyklucza regularności, ale mi przyświeca jeden cel: sprawiać, aby po usłyszanych tu opowieściach widz być może chciał pogłębić temat i aby kończąc film wiedział więcej niż przed jego obejrzeniem. Każdy materiał wkładam mnóstwo serca, aby brzmiał i wyglądał tak, by budzić zainteresowanie. A to wszystko, względy merytoryczne i techniczne, wymaga czasu. I to bardzo dużo czasu. Bo nie chcę być kolejnym chłopaczyną z internetu, który nagrywa filmiki, nie wiedząc niemal nic o temacie, jaki przedstawia. Nie chcę być jak niektórzy twórcy, nieraz całkiem duzi, którzy powtarzają słowo w słowo całe akapity z Wikipedii. Nie chcę, żeby ten kanał tak wyglądał. Edukowanie i popularyzacja wymagają wiedzy, a ja, jako młody człowiek, muszę tę wiedzę najpierw posiąść. Dlatego mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, że filmy muszą powstawać długo, bo muszą być możliwie bezbłędne. Jest jednak jeszcze powód techniczny. Wszystkie materiały, łącznie z dość skomplikowanymi animacjami, montuję na czteroletnim notebooku, który nigdy nie był kupowany z myślą o montażu i który nie ma nawet karty graficznej. A to potrafi nieraz dramatycznie spowalniać pracę nad filmami i wywoływać o wiele za dużo frustracji. Ostatni film o terrorze, na przykład, renderował się przez 8 godzin. I w tym momencie chcę do Was skierować bardzo, bardzo dużą prośbę. Jeżeli uważacie, że materiały, jakie pojawiają się na tym kanale, są jakościowe, wartościowe i z większą bądź mniejszą niecierpliwością wypatrujecie kolejnych, od teraz możecie rozważyć wsparcie tego, co robię w serwisie Patronite. Każda wpłata, jaką byście tam złożyli, przybliżyłaby mnie do wielkiego celu: do zwiększenia częstotliwości publikacji bez poświęcania jakości. Patroni, oprócz niewysłowionej podzięki z mojej strony, mogliby liczyć na pewne nagrody: od wpisu na imienną listę pojawiającą się na końcu każdego filmu, przez możliwość uczestnictwa w organizowanych w przyszłości turniejach wiedzowych i grach, jak na przykład turniejów Geogessera, oczywiście z nagrodami. Turniejach przeprowadzanych online, w których obowiązywałyby typowe zasady eliminacji i drabinka wraz z wielkim finałem. Jedyną z form podziękowania będą również unikatowe, odręcznie malowane i laminowane zagładki do książek, wysyłane do patronów od konkretnego progu. Każda byłaby inna i niepowtarzalna. Gorąco zachęcam was zatem do wspierania kanału i bycia de facto jego częścią. Może powiem jeszcze dwa słowa w temacie planów na najbliższy rok. Podcast o terrorze spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem i na pewno będę jeszcze wracał do tego typu dłuższych form. Na chwilę obecną rezygnuję jednak z publikowania shortów, które zupełnie kłócą się, w mojej opinii, z ideą przekazywania pogłębionych treści, dlatego nie znajdziecie ich już na kanale. Tematyka filmów, choć początkowo bardzo niejednolita, będzie coraz częściej oscylować wokół moich specjalizacji i głównych zainteresowań, więc przede wszystkim XIX wieku i epoki wielkich odkryć geograficznych. Nadal będą oczywiście pojawiały się różne odstępstwa od tych założeń, czasami nawet bardzo odległe, do których zaliczał się będzie między innymi następny film, nad którym właśnie pracuję. Cóż więcej mogę powiedzieć? Chcę, żeby meritum było miejscem, gdzie znaleźć można treści maksymalnie dopracowane, zarówno pod kątem merytoryki, jak i audiowizualiów, i wierzę, że mnie w tym celu wesprzecie. Stwórzmy zatem razem coś wielkiego.